Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z. Dochodziła trzecia nad ranem, gdy na rządowym lotnisku w Waszyngtonie wylądował prezydencki samolot Air Force One, kończąc lot z Dallas. Daleko od miejsca, w którym samolot wyłączył silniki, stał tłum dziennikarzy, operatorów filmowych i telewizyjnych. Zbyt daleko, aby mogli dostrzec i sfilmować to, co działo się przy kadłubie. Widzieli tylko, jak do samolotu przesunięto metalowe rusztowanie z ruchomą platformą. Lecz nie widzieli, jak platforma uniosła się do góry, gdyż zasłonił ją kadłub. Bez wątpienia ustawiono ją tak specjalnie, aby nikt nie mógł obserwować tego, co dzieje się za samolotem. Po paru minutach platforma znowu znalazła się w polu widzenia kamer. Stała na niej prosta metalowa trumna i czterej Marines, którzy na dole podnieśli trumnę i przenieśli ją do samochodu. Po chwili w drzwiach samolotu pojawiła się Jacqueline Kennedy z twarzą zasłoniętą czarną woalką. Obok niej szedł prezydent, nowy prezydent, Lyndon Johnson. Wsiedli do samochodu, który szybko odjechał. Wkrótce lotnisko opuściły ekipy dziennikarzy, aby przekazać relacje z przywiezienia zwłok prezydenta Johna Kennedy'ego. Żaden z nich nie wiedział, że w trumnie, którą fotografowali i filmowali, nie było zwłok. Trwał makabryczny spektakl, którego celem było zatarcie śladów prowadzących do morderców prezydenta. Wszystko odbyło się jak w makabrycznym śnie. W piątek 22 listopada 1963 roku o godzinie 11:37 na lotnisku Love Field w Dallas wylądował samolot prezydencki. Po trapie zszedł John Kennedy. Była z nim żona, Jacqueline. Za nimi szedł wiceprezydent, Lyndon Johnson. Powitał ich gubernator John Connally. Nie może pan powiedzieć, panie prezydencie, że mieszkańcy Dallas nie zgotowali panu pięknego przyjęcia. Gubernator z dumą wskazywał na 5-tysięczny tłum, który zebrał się na płycie lotniska. Rzeczywiście nie mogę tego powiedzieć. To miłe być tak witanym, zwłaszcza w Dallas. Kennedy był zadowolony. Obawiał się wizyty w mieście, które było mu nieprzychylne. Wiedział, że tuż przed przyjazdem rozrzucano ulotki z jego zdjęciem i podpisem poszukiwany za zdradę. Konserwatywni Teksańczycy mieli wiele do zarzucenia prezydentowi. O 11:50 prezydent i gubernator wraz z małżonkami wsiedli do otwartego samochodu i kawalkada pojazdów wyruszyła z lotniska w stronę centrum miasta. Dziwne, ale zrezygnowano z podstawowej zasady ustawienia samochodów stosowanego w takich przypadkach. Zawsze jako pierwsze jechały dwa samochody ochrony, z których jeden nazywano wozem wojennym, gdyż był załadowany ogromną ilością broni, od pistoletów począwszy, a na karabinach maszynowych skończywszy. Ponadto był tam zapas krwi grupy, jaką miał prezydent, apteczka oraz zestaw narzędzi do rozcięcia drzwi samochodu prezydenta, gdyby zostały zablokowane wskutek wybuchu lub zderzenia. Tymczasem w Dallas jako pierwszy jechał odkryty samochód prezydenta. W czasie przejazdu przez miasto złamano też wiele innych podstawowych zasad bezpieczeństwa. Prezydent i wiceprezydent nie powinni jechać razem. Prezydent nie powinien podróżować w otwartym samochodzie. Samochody powinny jechać szybciej. Motocykle, policyjne eskorty powinny jechać bliżej samochodu prezydenta. O 12:30 limuzyna prezydenta jechała Rose Avenue. Z tyłu pozostał wysoki, ceglany budynek magazynu książek. Kennedy schwycił się za szyję. Boże, zostałem trafiony! Tuż potem pocisk trafił prezydenta w głowę. Jego żona, widząc krwawy strzęp wylatujący w powietrze, rzuciła się, aby go schwytać, ogarnięta paniczną myślą, że uda jej się coś uratować. Boże, zabili mojego męża! Jack! Jack! Krzyczała, wspinając się z siedzenia na bagażnik, gdzie leżał fragment czaszki wyrwany przez pocisk. Kierowca prezydenckiego samochodu popełnił straszliwy błąd. Zwolnił, co musiało ułatwić celowanie i oddanie następnych strzałów. Z tyłu na zderzak samochodu wskoczył oficer ochrony Clinton Hill, aby zasłonić prezydenta przed pociskami. Dopiero wtedy kierowca dodał gazu i ruszył w stronę szpitala. Od tej chwili nic już nie jest jasne. Kto strzelał do prezydenta? Z jakiego miejsca? Ilu było zamachowców? Ile oddano strzałów? Na wszystkie te pytania odpowiedziała specjalna komisja powołana przez nowego prezydenta Lyndona Johnsona 7 dni po śmierci Kennedy'ego. Na jej czele stanął sędzia Sądu Najwyższego Earl Warren.
Ta komisja po 2 latach pracy sporządziła całkowicie kłamliwy raport na temat okoliczności i przebiegu zamachu na prezydenta. Co ukrywała? W jakim celu? Kogo chciała osłonić? Sensacje XX wieku w Radiu Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Komisja Warrena, powołana 29 listopada 1963 roku, 7 dni po zamachu na prezydenta Johna Kennedy'ego, aby ustalić okoliczności zamachu, zakończyła pracę we wrześniu 1964 roku. Raport stwierdza: strzały, które zabiły prezydenta Kennedy'ego i raniły gubernatora Connally'ego, oddano z okna 6 piętra południowo-wschodniego narożnika magazynu książek. Dowody wskazują, że oddano 3 strzały. W ciele prezydenta były 3 rany. Wszystko by się zgadzało, ale rany odniósł również gubernator. Musiało więc paść więcej strzałów. Komisja Warrena wyjaśniła jednak, że ten sam pocisk trafił prezydenta i gubernatora. Według przekonującej opinii ekspertów, ten sam pocisk, który przeszedł przez szyję prezydenta, spowodował rany u gubernatora Connally'ego. Tak, to teoretycznie możliwe. Kennedy siedział na tylnej kanapie samochodu, gubernator z przodu. Pocisk, który przeszył ciało prezydenta, mógł więc trafić Connally'ego. Jednakże stało się to co najmniej 2 sekundy po zranieniu prezydenta. Pocisk karabinowy przelatuje w ciągu sekundy 300 do 500 metrów. Kennedy i Connally siedzieli w odległości 1,5 metra, a więc gubernatora musiał trafić inny, 4. pocisk. Znalazł się również pocisk 5. Drasnął w policzek mężczyznę stojącego w odległości około 80 metrów od samochodu prezydenta. Człowiek zgłosił się na policję. Spisano jego relacje i poinformowano, że będzie zeznawał przed komisją prowadzącą śledztwo w sprawie zamachu. Nigdy do tego nie doszło. Dlaczego? Te dowody wskazują jednoznacznie, że padło co najmniej 5 strzałów. Ostatecznym dowodem była analiza ścieżki dźwiękowej amatorskiego filmu nakręconego w czasie zamachu. Elektroniczne przetworzenie dźwięku wykazało wyraźnie odgłosy 5 strzałów. Wszystko wskazuje na to, że ich kolejność była następująca. 1. pocisk. Zranił przechodnia w policzek. 2. Trafił prezydenta w szyję. 3. W plecy. 4. Dosięgnął gubernatora Connally'ego. 5. Śmiertelny. Trafił prezydenta w głowę i odłupał kawał czaszki, który Jacqueline Kennedy usiłowała schwytać. Raport komisji Warrena stwierdzał: prezydent został trafiony najpierw w kark. Pocisk wyszedł przez dolną część gardła, powodując ranę, która nie musiała być śmiertelna. Prezydent został trafiony po raz drugi pociskiem w tylną część głowy, gdzie powstała duża i śmiertelna rana. To też kłamstwo. W szpitalu w Dallas, gdzie 25 minut po zamachu dowieziono rannego prezydenta, ratował go dr Malcolm Perry. Tuż potem rozmawiał z dziennikarzami. Powiedział: rana widoczna jest w szyi pacjenta w dołku jarzmowym. Któryś z dziennikarzy zapytał: czy może pan wskazać to miejsce? W dolnej części szyi, z przodu. Poniżej jabłka Adama? Tak, poniżej jabłka Adama. A którędy wyszła kula? Z przodu? Tak, z przodu. Znacznie później dr Perry potwierdził tę opinię, odpowiadając na pytanie komisji Warrena: czy rana w przedniej części szyi była raną wlotową? Tak, była to rana wlotowa. Czy doświadczony chirurg mógł pomylić ranę wlotową z wylotową? To jest absolutnie niemożliwe, gdyż miejsce, w którym pocisk wchodzi w ciało, wygląda całkowicie inaczej niż miejsce, w którym wychodzi. Wniosek jest więc oczywisty. Kennedy został trafiony w szyję z przodu, a więc strzelało do niego co najmniej 2 zamachowców. Jeden ustawiony z przodu samochodu, drugi zaś z tyłu. Następną tajemnicą jest kształt śmiertelnej rany na głowie prezydenta. Lekarze w Dallas określili, że miała kształt kwadratu. Lekarze w Waszyngtonie dokonujący sekcji zwłok opisali ranę jako zbliżoną do gwiazdy. Jak to jest możliwe? Dzisiaj wiemy, że rana na głowie prezydenta została umyślnie zniekształcona. Kiedy to się mogło stać? Zwłoki prezydenta złożono do trumny w szpitalu w Dallas. Żona pocałowała go w policzek, zdjęła obrączkę z palca, położyła ją obok zwłok. Zamknięto wieko. Trumnę przetransportowano na lotnisko.
Jacqueline Kennedy była przy niej przez cały czas, w tej samej różowej garsonce ze śladami krwi. Powstały, gdy w samochodzie trzymała na kolanach krwawiącą głowę Johna. Tylko raz odeszła od trumny, gdy odbywało się zaprzysiężenie Lyndona Johnsona, który zgodnie z konstytucją objął stanowisko prezydenta. Trwało to 20 minut. Wystarczająco długo, aby ktoś otworzył trumnę, zdeformował rany na głowie i zamknął wieko. Najbardziej szokujące było to, że zaginął mózg Kennedy'ego. Dlaczego? Odpowiedź jest oczywista. Pocisk, przechodząc przez tkankę mózgową, pozostawiał wyraźny ślad, który pozwalał stwierdzić, z jakiego kierunku i pod jakim kątem padł strzał. Dlatego zabrano mózg i zniekształcono ranę na czaszce, aby zatrzeć ślad wskazujący, że strzały padły również z innego miejsca niż magazyn książek. Zapewne usunięcie mózgu nastąpiło w tym samym czasie, w którym zniekształcono ranę, czyli w czasie lotu z Dallas, gdy Jacqueline Kennedy odeszła od trumny. Człowiek zainteresowany zatarciem śladów był więc w otoczeniu prezydenta. Czy tak trudno było go odnaleźć? Komisja Warrena odrzucała wszelkie fakty sprzeczne z ostateczną wersją zamachu, jaki zamierzała przedstawić społeczeństwu. Nie ma wątpliwości, że wszystkie strzały, które spowodowały rany u prezydenta Kennedy'ego i gubernatora Connally'ego, zostały oddane z okna szóstego piętra. Okna składnicy książek. A to wskazywało jednoznacznie na Harvey'a Lee Oswalda. I taki miał być ostateczny werdykt. Oswald zabił prezydenta. Nikt inny nie brał udziału w zamachu. Do czego zmierzała komisja, tak bardzo fałszując rzeczywistość? Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z. Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z. Komisja badająca okoliczności zamachu na prezydenta Johna Kennedy'ego stwierdziła: strzały, które zabiły prezydenta Kennedy'ego i raniły gubernatora Connally'ego, oddał Lee Harvey Oswald. Był to człowiek doskonale pasujący do wizerunku zabójcy prezydenta. Komunista w 1959 roku porzucił służbę w oddziałach Marines i wyjechał do Związku Radzieckiego. Powrócił do Stanów Zjednoczonych po 2 latach, przywożąc żonę Rosjankę i dziecko. Bez wątpienia brał udział w zamachu na prezydenta. Obciążało go wiele okoliczności. Policjant, który tuż po zamachu wbiegł do składnicy książek, natknął się na pierwszym piętrze na Oswalda schodzącego z góry po schodach. Przyłożył mu rewolwer do brzucha, ale widząc, że ten zachowuje się spokojnie, opuścił broń i pobiegł na górę. Tam na 6. piętrze składnicy znalazł karabin Mannlicher Carcano. Stwierdzono, że był na nim odcisk palca Oswalda. Karabin był jego własnością. Wydawałoby się, że już te dowody wskazują całkowicie na Oswalda jako zabójcę. A jednak można je łatwo podważyć. Kierownik magazynu książek, obecny przy spotkaniu policjanta z Oswaldem, zeznał, że Oswald wydawał się trochę zaskoczony, jak człowiek, któremu przyłożono lufę rewolweru do brzucha, ale nie wykazywał zdenerwowania lub paniki. Czy możemy sobie wyobrazić, że tak właśnie mógł zachować się zabójca, który strzelał do prezydenta, rzucił broń między skrzynki, zbiegł 5 pięter na dół? Dowód drugi też łatwo podważyć. Odcisk palca Oswalda znaleziono na karabinie znacznie później. Czy karabin rzeczywiście był własnością Oswalda? Mannlicher Carcano tak, ale tuż po zamachu policja przekazała prokuratorowi karabin, który on nazwał niemieckim Mauserem. Czy prokurator z 12-letnim stażem pracy w prokuraturze, a przedtem 4-letnim w FBI, mógł pomylić włoskiego Mannlichera z niemieckim Mauserem? Oczywiście nie. Są to całkowicie odmienne karabiny, różniące się kształtem kolby, długością i kalibrem lufy ciężarem. Jeszcze dziwniejsze wydaje się wybranie Mannlichera jako broni do oddania śmiertelnych strzałów z dużej odległości do trudnego celu, człowieka w szybko jadącym samochodzie. Fachowcy nazywali te włoskie karabiny humanitarną bronią, gdyż miały mały kaliber 6,35 mm i były tak niecelne, że trudno było zrobić komukolwiek krzywdę. W 1963 roku w Stanach Zjednoczonych można było kupić tę broń za niecałe $20. Najbardziej obciążały Oswalda okoliczności aresztowania. Podobno po zamachu wrócił do domu, wziął pistolet i ponownie wyszedł. Już wówczas policjanci otrzymali jego rysopis jako podejrzanego o dokonanie zamachu. Na ulicy rozpoznał go i usiłował aresztować policjant, John Tippit.
Oswald był szybszy, wydobył pistolet i wystrzelił czterokrotnie, zabijając policjanta. Później ukrył się w kinie i tam otoczyła go policja. Usiłował bronić się, ale nie oddał strzału, gdyż jego pistolet zaciął się. Aresztowany gwałtownie zaprzeczał oskarżeniom o zabójstwo policjanta, ale świadkowie jednogłośnie wskazywali, że to on strzelał w czasie próby aresztowania. Tak więc nie ma wątpliwości, że zastrzelił policjanta, ale nie jest to dowód, że zabił również prezydenta. Dwa dni po aresztowaniu, gdy policjanci wyprowadzali go z budynku policji, podbiegł do niego mężczyzna, który zastrzelił go z pistoletu. Mordercą okazał się Jack Rubinstein, znany jako Jack Ruby, właściciel nocnego lokalu, blisko związany ze światem przestępczym i policją w Dallas. Czy działał sam? Komisja Warrena stwierdziła: nie ma dowodu na to, aby Rubiemu pomagał jakikolwiek funkcjonariusz policji z Dallas w czasie zabójstwa Oswalda. A w jaki sposób Ruby znalazł się w podziemiach budynku policji, gdy wyprowadzono Oswalda? Usunięto stamtąd wszystkie postronne osoby, pozostawiając jedynie akredytowanych dziennikarzy i fotoreporterów. Kto wystawił akredytację Rubiemu lub kto zezwolił mu pozostać? Nigdy tego nie ujawniono. Dlaczego zabił Oswalda? Powiedział, że nie mógł zapomnieć, jak bardzo cierpiała Jacqueline i pogodzić się z myślą, że Karolina i John nie będą już miały tatusia. Wzruszające motywy, ale mało prawdopodobne jak na gangstera, którym był Ruby. Szybko w sprawie zamachu na prezydenta pojawił się nowy podejrzany. Wiele osób stojących na trasie przejazdu zwróciło uwagę na dziwnego mężczyznę kręcącego się w pobliżu żywopłotu. Rzeczywiście trudno było go nie zauważyć, gdyż cierpiał na chorobę powodującą utratę owłosienia, co sprawiło, że nosił rudą perukę oraz malował łuki brwiowe. Był to David Ferry. Był lotnikiem, współpracował z CIA i zajmował się przewożeniem na Kubę agentów, a także nie gardził żadną pracą dającą duże pieniądze. Wiele lat później, gdy komputery umożliwiły przetworzenie obrazu filmowego, poddano analizie amatorski film z przejazdu kolumny prezydenckiej przez Dallas. Na jednej z klatek, w dużym powiększeniu, można zauważyć sylwetkę mężczyzny za żywopłotem. Obraz jest nieostry, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że ten mężczyzna składa się do strzału. W tym właśnie miejscu widziano Davida Ferriego. Prokurator postanowił przesłuchać Ferriego, ale do tego nie doszło, gdyż znaleziono go martwego w pokoju hotelowym. Lekarz sądowy uznał, że zgon nastąpił z przyczyn naturalnych. 32 osoby, które miały jakikolwiek związek z zamachem na prezydenta, straciły życie. Zginęły w wypadkach, popełniły samobójstwa lub zmarły w sposób uznany za naturalny. Wśród nich był również Jack Ruby. Zmarł w więzieniu na chorobę nowotworową, której wcześniej nie wykryto. Komu zależało na śmierci Johna Kennedy'ego? Kto odniósłby korzyści? Sensacje XX wieku w Radiu Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Dokąd prowadzą ślady morderców prezydenta Johna Kennedy'ego? Najważniejszy, najbardziej wyraźny wskazuje na Kubę, a właściwie przez Kubę na Związek Radziecki. Następca Kennedy'ego, prezydent Lyndon Johnson, miał powiedzieć: Kennedy chciał zabić Fidela, ale to Castro okazał się szybszy. W jednym się nie mylił. Rzeczywiście John Kennedy wydał amerykańskim tajnym służbom rozkaz zgładzenia kubańskiego przywódcy. Nie był to jego pomysł, lecz poprzedniego prezydenta Dwighta Eisenhowera, który uznał, że usuwając Castro, rozwiąże problem, jakim było sąsiedztwo socjalistycznej wyspy. Plan zamachu opracował w lecie 60 roku jeden z szefów CIA, Richard Bissell, który zlecił to zadanie mafii. Gangsterzy Johnny Rosselli, były adiutant słynnego Al Capone, oraz Salvatore Sam Giancana zgodzili się wykonać zadanie honorowo. Nie chcieli 150 tysięcy dolarów, jakie proponował Bissell, a żądali jedynie pokrycia kosztów operacji. Mieli własne porachunki z Fidelem Castro, który zamknął ich kasyna i domy publiczne w Hawanie, pozbawiając mafię krociowych zysków. Człowiek z mafii, który w końcu 1960 roku przyjechał do Hawany, nie zdołał dotrzeć do otoczenia Castro i podrzucić trucizny. Kennedy po porażce w Zatoce Świni w kwietniu 1961 roku, gdy nieudana inwazja przygotowywana przez CIA skompromitowała go, kazał CIA wzmóc wysiłki. Opracowano specjalny program przewidujący, że zamachu dokona człowiek o pseudonimie Q.J. Wynn. Wiadomo, że przygotowywano go wcześniej do zabicia Patrisa Lumumby, komunistycznego premiera Konga.
Z nieznanych przyczyn QJ Wynn nie wykonał zadania. Nie przynosiły też rezultatu działania mafii. Prawdopodobnie mafiozi szybko zorientowali się, że zamach ze względu na liczną obstawę nie będzie możliwy. Przyjmowali pieniądze i coraz bardziej wyszukane zabójcze wynalazki. Na przykład miny w kształcie muszli, które miały być ustawione pod wodą w rejonie, gdzie Castro często nurkował. Czy kombinezon do nurkowania nasączony trucizną. Najbardziej niezwykły pomysł CIA przewidywał wynurzenie się u wybrzeży Kuby okrętu podwodnego ze specjalnymi projektorami na pokładzie. Miały wyświetlić na niebie figurę Matki Boskiej, co przyjęte przez Kubańczyków za cud skłoniłoby ich do obalenia komunistycznego dyktatora. CIA odniosła jednak sukces, odnajdując w Paryżu Rolando Kubela Secadesa, byłego towarzysza broni Fidela Castro. Jednakże po rewolucji ich drogi rozeszły się tak bardzo, że Secades podjął się przeprowadzenia zamachu. W tym samym czasie Fidel Castro powiedział do korespondenta Associated Press: przywódcy Stanów Zjednoczonych powinni pomyśleć, czy wspierając terrorystyczny plan usunięcia przywódców kubańskich, sami są bezpieczni. To była jawna groźba. Czyżby więc Secades był prowokatorem podsunięty przez kubańskie tajne służby? CIA uznała, że nie i kontynuowała przygotowania do zamachu na Castro. 22 listopada 1963 roku Desmond Fitzgerald z CIA spotkał się z Secadesem w Paryżu i przekazał mu długopis, z którego wysuwała się zatruta igła. W tym samym czasie John Kennedy wylądował na lotnisku w Dallas. Czyżby więc rzeczywiście kubańskie tajne służby były szybsze niż CIA? Ten trop należy potraktować poważnie, jeżeli przyjmiemy, że za akcją Kubańczyków stały radzieckie tajne służby. Specjalna komórka zajmująca się przeprowadzaniem zamachów istniała w radzieckiej tajnej policji politycznej od grudnia 1936 roku. W następnych latach przechodziła wiele reorganizacji. W 1954 roku, gdy powstał Komitet Bezpieczeństwa Państwowego KGB, utworzono 13 Departament Pierwszego Zarządu. W 1957 roku zabójca z tego departamentu, Bogdan Staszyński, zamordował Lwa Rebeta, działacza Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. W październiku 1959 roku Staszyński zabił innego działacza ukraińskiego, Stepana Banderę. Dlaczego Nikita Chruszczow miałby wydać rozkaz dokonania zamachu na prezydenta Stanów Zjednoczonych? Z kilku powodów. Kennedy złamał radziecką przewagę nuklearną, podejmując decyzję o szybkiej rozbudowie amerykańskiego arsenału rakietowego. Chruszczow usiłował przeciwdziałać amerykańskiej przewadze, instalując rakiety balistyczne na Kubie. Jednakże Kennedy uniemożliwił realizację tego planu i w październiku 1962 roku ogłosił blokadę Kuby i zmusił Rosjan do zdemontowania wyrzutni. Chruszczow, którego polityka siły, jaką realizował od 1957 roku, załamała się, mógł uznać, że jedynym wyjściem jest usunięcie prezydenta. Zamieszanie, jakie wówczas powstałoby, umożliwiłoby Związkowi Radzieckiemu odzyskanie pierwszeństwa. Czyżby więc Komisja Warrena ukrywała ten ślad, gdyż ujawnienie prawdy mogłoby mieć nieobliczalne skutki dla międzynarodowej polityki? Od tego czasu minęło bez mała 40 lat, a wciąż prawdy nie znamy. Zastanawiające jest, że sposób przygotowania i przeprowadzenia zamachu na Kennedy'ego jest zadziwiająco podobny do zamachu na papieża Jana Pawła II. Wtedy władza w Związku Radzieckim była w rękach Leonida Breżniewa, człowieka, który obalił Nikitę Chruszczowa. Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z.